Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak zostałem zapowiedziany przez Antka, nazywam się Aleksander Bomberski. Jestem krajowym brokerem innowacji i mam przyjemność gościć tutaj u Państwa, być z Państwem tutaj w czasie tego wspaniałego weekendu, w którym rozmawiamy o rzeczach najważniejszych dla rolnictwa. O rzeczach, które są istotne dla Polskiego Ładu, istotne dla środowiska, istotne dla łagodzenia zmian klimatu. Czyli wszystko to, czego od nas oczekuje Unia Europejska i czego my powinniśmy oczekiwać od nas, abyśmy tworzyli ten świat lepszym dla następnych pokoleń. Banał, wydawałoby się, że naprawdę banał, natomiast wydaje mi się, Szanowni Państwo, że to jest właśnie ostatni moment, żebyśmy o tym pomyśleli. I sam fakt, że Państwo tu jesteście, sam fakt, że jesteście tutaj, macie czas, za co Wam dziękuję, że wytrwaliście tak długo, taki wspaniały zespół przed nami, więc może troszkę to rozochociło tutaj Państwa entuzjazm. Natomiast sam fakt, że jesteście tutaj, moi drodzy, świadczy o tym, że jesteście innowacyjni, że myślicie o tym, aby łączyć się w komitywy, łączyć się we współpracę, łączyć się w takie wspaniałe inicjatywy, jaką jest Ostoja Natury. Ostatnie 3 dni spędziłem z założycielami tego wydarzenia, tej inicjatywy, tej wspaniałej koncepcji i powiem Wam szczerze, że jestem, naprawdę moje serce jest, coraz bardziej się buduje w tym, co ja widzę w całej Polsce. W każdym województwie widzę tego typu liderów, tego typu przedsięwzięcia, które pokazują, w którym kierunku polskie rolnictwo powinno iść, tak? Powinno iść w kierunku jakości, powinno iść w kierunku współpracy, transferu wiedzy między nauką, doradztwem, a przede wszystkim praktyką. Bo docelowo ostatecznym beneficjentem ma być rolnik. I moi drodzy, w tym celu właśnie mam tą prezentację, którą postaram się skrócić, powiedzieć Wam tylko to, co jest najważniejsze, tą esencję z tego, co działanie współpraca może dać. Bo działanie współpraca jest, moi drodzy, przede wszystkim pionierskim działaniem. Pionierskim działaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które motywuje jednostki naukowe i przedsiębiorców do ścisłej współpracy z rolnikami i jeszcze za to daje pieniądze. Teraz, moi drodzy, wchodzimy w ostatni etap wdrażania tego działania współpraca. Mamy ostatni nabór na początku przyszłego roku, o którym chciałbym chwilkę powiedzieć. Ten ostatni nabór jest na tyle wyjątkowy, że jest dużo bardziej atrakcyjny od tego, co było do tej pory, co było dotychczas. Mamy dobre warunki finansowe, mamy dużo pieniędzy do wydania, mam tu na myśli Agencję Restrukturyzacji, która ocenia te wnioski, ale o tym za chwilę. Moi drodzy, czym jest innowacja? Innowacja, moi drodzy, jest właśnie tym, co się dzieje tutaj. Innowacja jest transferem wiedzy, innowacja jest spotykaniem się ze sobą, rozmową między sobą, zwykłą wymianą doświadczeń. W takich sytuacjach, w takich prostych sytuacjach rodzą się innowacyjne pomysły. Bo innowacyjne pomysły, jak mówił Piotrek wczoraj i przedwczoraj, ja o tym mówię od paru lat na swoich szkoleniach, moi drodzy, innowacja rodzi się z potrzeby. Z potrzeby, na którą mamy odpowiedzieć. I nie po to, aby zrobić badania i te badania włożyć do szuflady, tylko po to, żeby te badania były odpowiedzią na potrzeby rolnika i były wdrożone do praktyki. I to się tutaj dzieje. Moi drodzy, to się tutaj dzieje i te innowacje właśnie tutaj powstają. Innowacje praktyczne. Nie są to loty w kosmos, nie są to, nie wiem, jakieś kosmiczne technologie, lasery. To są technologie, moi drodzy, które są odpowiedzią na wasze problemy. I tak to powinno wyglądać. Moi drodzy, innowacja. Powiedzieliśmy sobie, czym jest innowacja. Innowacja jest po prostu odpowiedzią na potrzeby, czymś nowym lub znacznie udoskonalonym, tak? Mówiąc taką definicją podręcznika Oslo, OECD, na którym opiera się Komisja Europejska. Ale to dosyć takiego gamolenia w Komisji Europejskiej. Mówimy teraz konkretnie o potrzebach, które tutaj występują. Moi drodzy, to jest trochę więcej tekstu, ale chciałem zwrócić uwagę na te dwa punkty, 2a i 3a. Dlaczego? Ponieważ te dwa punkty zawierają esencję tego, co powinno rolnictwo w Polsce i w Europie robić i wykonywać. To znaczy, mówimy tutaj o poprawie wyników gospodarczych przede wszystkim i ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększaniu uczestnictwa w rynku, czyli aby nasi rolnicy byli konkurencyjni, ale konkurencyjni jakością, moi drodzy. I wasza obecność tutaj, na tych
na tej konferencji Biotech, na tym biobazarze, świadczy o tym, że wam zależy na jakości. I w tym kierunku powinniśmy iść jako polskie rolnictwo. Druga sprawa to jest, moi drodzy, skrócenie łańcuchów dostaw. To, co w tym roku było bardzo intensywnie wdrażane, krótkie łańcuchy dostaw, zmniejszenie ilości pośredników, dzięki czemu do rolnika trafia więcej pieniędzy, ogranicza tą cenę, tak? A ten produkt jest bezpośrednio sprzedawany od rolnika. Identyfikowalne pochodzenie, świadomy wybór, wysoka jakość. To jest to, czego krótkie łańcuchy dostaw, rolnictwo ekologiczne i regeneratywne, czyli ten kolejny krok, który teraz nasi przyjaciele tutaj z Ostoi wdrażają, to jest właśnie ten kierunek, który powinniśmy objąć. Moi drodzy, a czym jest współpraca? Współpraca to jest właśnie to, co się dzieje tutaj. Współpraca różnych podmiotów, ta moja ulubiona koniczynka tęczowa, różne podmioty, w którym te różne podmioty pochodzące z różnych światów sektora agro, sektora rolniczego, potrafią ze sobą rozmawiać. Rozmawiać w sposób taki, aby dojść do wspólnego mianownika, pomyśleć o tym, kurczę, słuchajcie, kolega naukowiec, kolega przedsiębiorca, kolega doradca i przede wszystkim rolnik, tak? Spotykają się wszyscy i myślą o tym, kurczę, zróbmy coś fajnego. Ale właśnie my, będąc, moi drodzy, w takim gronie, dopiero wtedy jesteśmy w stanie zrealizować cały projekt od A do Z, od pola do stołu. I o to, moi drodzy, chodzi właśnie w tym działaniu, aby od rolnika wyszła inicjatywa. Naukowiec zaproponuje rozwiązanie. Następnie przedsiębiorca będzie zainteresowany komercjalizacją, wdrożeniem i upowszechnianiem. Tak? A skończywszy na tym, że rolnik będzie na tym na końcu korzystał, bo on jest głównym tego beneficjentem. I o to, moi drodzy, chodzi właśnie w działaniu współpraca, aby te wszystkie elementy równie ważne, bo tutaj w działaniu współpraca wszyscy jesteśmy ważni, nie ma osoby mniej ważnej, bardziej ważnej. Jeśli tak będziemy myśleć, moi drodzy, to na pewno nic nie osiągniemy. Musimy zdawać sobie sprawę, że każdy z nas jest ważny. Czy jest rolnikiem, co ma hektar, czy jest rolnikiem, co ma 100 hektarów, wszyscy jesteśmy równi. Moi drodzy, naprawdę o tym musimy pamiętać. To jest banał, to jest banalne określenie, ale uwierzcie mi, tyle grup przeze mnie przeszło, konsorcjów, spółek, korporacji i mówię wam szczerze, jeśli nie ma szacunku między sobą, że jesteśmy wszyscy równi, pomimo różnic ekonomicznych, społecznych, to nic nie osiągniemy. I o tym musimy, moi drodzy, pamiętać. Teraz krótkie przypomnienie, o co chodzi w grupach operacyjnych. Tu mamy przede wszystkim, moi drodzy, projekt, który opiera się na stworzeniu grupy operacyjnej. Grupy operacyjnej, które są tworzone, moi drodzy, w całej Europie. W całej Europie już mamy ponad 1200 grup operacyjnych. W Polsce mamy na razie 60. To wynika też z pewnych oporów ze strony naszego społeczeństwa do współpracy. Dlatego ja o tej współpracy mówię zawsze na początku. Musimy sobie zdawać sprawę, że to jest nasze największe ograniczenie. Nic poza tym, bo jeśli chodzi o innowacyjność, to jesteśmy jedni z najlepszych w Europie. I to mogę wam powiedzieć już teraz, bo jeżdżąc po Europie, widzę, jaki poziom innowacji my reprezentujemy, moi drodzy, a jaki reprezentują nasi zachodni sąsiedzi. I nie mamy się absolutnie czego wstydzić. Możemy być dumni z tego, co my robimy, moi drodzy, na naszych polach tutaj w Polsce, tu na Warmii i Mazurach właśnie. Moi drodzy, najważniejsze zmiany, do których chciałem was zachęcić. Co może tworzyć grupę operacyjną? Oczywiście rolnicy, obowiązkowo. Grupa operacyjna zaczyna się od rolnika. Następnie możemy mieć właściciela lasu, możemy mieć naukowców, instytuty naukowe, uczelnie, przedsiębiorców i podmioty doradcze. Oczywiście w skład tej grupy mogą wchodzić inne podmioty, ale wymieniam te, które są jakby punktowane i które można, od których powinno się rozpocząć tworzenie takiego konsorcjum. A teraz, jakie projekty mogą być realizowane? To jest bardzo ważny slajd, postaram się wam już takich długich slajdów nie pokazywać, obiecuję, nie wiem jak wyjdzie. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że innowacja może dotyczyć zarówno produktu, jak i technologii, jak i metod organizacji, produkcji, metod marketingu i krótkich łańcuchów dostaw. To są innowacje według Komisji Europejskiej przeniesione do naszych warunków, i na tych innowacjach się skupiamy. I na to mamy pieniądze. I zaraz powiem, jakie i w jakich warunkach. Jeśli chodzi o kryteria, tutaj tak tylko w skrócie, potencjał innowacyjny,
skala oddziaływania rezultatów operacji, to jest bardzo ważne, czyli na co zwraca uwagę Komisja Europejska, Ministerstwo Rolnictwa, na co zwraca uwagę Agencja przy ocenie wszystkich wniosków, które mają jakikolwiek charakter innowacyjny w obecnych czasach. Moi drodzy, jakie mamy dofinansowania? I to jest w sumie najważniejszy slajd, ponieważ maksymalna kwota dofinansowania na taką grupę operacyjną, w której mamy rolnika albo kilku rolników, przedsiębiorcę, naukowców i podmiot doradczy na przykład, możemy uzyskać dofinansowanie w wysokości 6 milionów złotych na jedną grupę operacyjną. I z czego, moi drodzy, te 6 milionów złotych możemy uzyskać? Na cztery kategorie kosztów. Pierwsza kategoria kosztów są to koszty inwestycyjne. Koszty inwestycyjne, które w tym momencie wynoszą 70% refundacji. I teraz, moi drodzy, 70% refundacji, to jest dużo. Było do tej pory 50. Moim zdaniem, moi drodzy, wydaje mi się, że nie ma obecnie naboru, który oferowałby tak wysoki stopień zwrotu, jeśli chodzi o koszty inwestycyjne właśnie. Koszty badawcze, moi drodzy, są to koszty wynoszące w tym momencie 100% refundacji. Do tej pory było 90, teraz mamy 100%. Wszystkie koszty związane z badaniami, z wynagrodzeniem dla naukowców, to wszystko możemy uzyskać 100% refundacji. Koszty ogólne, tak zwane, czyli koszty pozwoleń budowlanych, wszystkich tam innych dokumentów urzędowych, są refundowane w 100%. Ostatnia kategoria kosztów są to koszty, oprócz inwestycyjnych, koszty bieżące. Koszty bieżące, które są ryczałtem, czyli z góry wypłacany jest ryczałt na funkcjonowanie grupy operacyjnej. I ten ryczałt jest moim zdaniem taką najważniejszą wisienką na torcie, która uzupełnia wszystkie te pozostałe koszty. Czyli mamy, moi drodzy, koszty badawcze 100% refundowane, ogólne 100% refundowane, bieżące ryczałtowo 100% i inwestycyjne 70%. Ciekawe, prawda? Wydaje mi się, że to działanie jest idealne dla osób, które są na dzisiejszym spotkaniu, ponieważ, moi drodzy, wy czujecie ten temat. Wy czujecie ideę Zielonego Ładu, czujecie to, że powinno się tworzyć większe spółki, powinno się robić spółdzielnie, powinno się współpracować między sobą, wspólnie na rzecz konkretnego celu. I teraz bardzo szybko przejdę tylko już do takich spraw formalnych, czyli składamy wniosek do Agencji Restrukturyzacji, mamy punktację, tylko króciutko, jeśli chodzi o punkty, powiem, że jeśli chodzi o punktację, zwracana jest uwaga. Point awarding, the important thing is the setup of the consortium. You have to include the sciences which are in. Jeśli mamy doświadczenie w realizacji innowacyjnych projektów, to również możemy dostać dodatkowe punkty w ocenie zakresu realizacji operacji. Zakresy innowacji, oczywiście im więcej, im mamy innowacyjny produkt, technologię, marketing, też dostajemy więcej punktów. I tutaj, moi drodzy, też zatrzymujemy się oczywiście przy ideologii Zielonego Ładu, czyli punktację też dostajemy, moi drodzy, wtedy, kiedy wprowadzamy projekt, który jest zgodny z ideą ochrony środowiska naturalnego i łagodzenia zmian klimatu. Moi drodzy, jeśli chodzi o sam projekt, to on musi dotyczyć produktów rolnych, które są objęte w taryfie celnej. Tutaj na slajdzie pokazuję, i tak tego nie widać, pokazuję tam. Product and agricultural activity. Here is the table that lists all the... Jest cały wachlarz możliwości. Wspaniałe projekty, które są realizowane w całej Polsce, właśnie opierają się na tej tabeli, ponieważ ta tabela pokazuje, które produkty są kwalifikowane. Dlaczego konsorcjum? Moi drodzy, przeze mnie przeszło już kilkadziesiąt grup operacyjnych, kilkadziesiąt konsorcjów i powiem wam szczerze, że konsorcjum to jest najlepsza forma współpracy, ponieważ tworzy się ona w sposób, można powiedzieć, nieformalny. Nie ma zdolności prawnej, nie podlega rejestracji, a między podmiotami nie zachodzi trwały związek gospodarczy. Natomiast konsorcjum jest świetną uwerturą do tego, aby rozpocząć tę współpracę i budować to zaufanie, ponieważ zaufanie, moi drodzy, buduje się wiele lat, a można stracić w jednej chwili. I to zaufanie, moi drodzy, jest najważniejsze w tym przypadku, bo grupa operacyjna to jest właśnie zaufanie, wspieranie się wzajemnie,
wspieranie się, to co wy teraz robicie tutaj, tak? Spotykają się ze sobą, wspólnie tworząc różne kanały dystrybucji, spotykają się na biobazarze, sprzedając wspólnie produkty. To jest właśnie ta współpraca, to jest właśnie to zaufanie, którego się od was oczekuje, moi drodzy. Tym zaufaniem właśnie możecie wygrać wiele, nie tylko siebie wzajemnie, ale przede wszystkim dofinansowanie. Póki ta nasza kochana Brukselka coś jeszcze nam chce dać, to bierzmy, moi drodzy. I nie mamy wobec tego, nie powinniśmy wobec tego żadnych wątpliwości. Moi drodzy, jeśli chodzi o dobre przykłady, to można mnożyć, ale tak szybko przewiniemy. Moi drodzy, jedna z pierwszych grup, które stworzyłem w 2016-2017 roku, jeszcze z panem ministrem Kamińskim, który jest dzisiaj z nami, grupa operacyjna Moja Soja, która opierała się na prostej zasadzie. Współpraca przedsiębiorcy z naukowcem. Naukowiec stwierdził z przedsiębiorcą, kurczę, fajne wyniki nam wychodzą na soi bez GMO, zróbmy projekt. Złożyliśmy, pomogliśmy im złożyć na działanie współpraca, dostali pieniążki, zrealizowali projekt, ocenili, które odmiany soi bez GMO są dedykowane w naszym kraju, najlepiej plonują i dzięki temu teraz soja zaczyna coraz bardziej ambitnie wchodzić już na polskie pola. Jak się kiedyś śmiali z kukurydzy, tak teraz już soi się śmieją, ale za chwilę przestaną się śmiać, się okaże, że soja też będzie dominująca i właśnie bez GMO. Nasza polska soja bez GMO. Nie śruta sojowa z Ameryki Południowej, tylko nasza polska soja, moi drodzy. Kolejne, pradawne ziarno, też powrót do tradycji. Moi drodzy, to co jest w ostoi natury, to co jest chłopaków w ostoi natury, moi drodzy, to jest powrót do tradycji. Te gliniane naczynia, to co Piotrek pokazywał, to są, moi drodzy, powrót do tradycji, właśnie o to chodzi. Powrotem do tradycji właśnie jest innowacyjność. Włosi to już dawno pojęli i oni tą innowacyjność już robią od tylu lat, że nam się w głowie nie mieści. A właśnie powrót do tradycji to właśnie jest innowacja. Innowacja w zakresie prostych rozwiązań, które wracają do korzeni. I tutaj pradawne ziarno, czyli stare odmiany pszenic, pradawne odmiany pszenic, robienie z tego pradawnego chleba. Hit, moi drodzy, w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim, wielkopolskim, coraz więcej osób o niego pyta. Jeszcze nie mówiąc o tym, jest dodatkowa wartość dodana, bo mają określone właściwości zdrowotne, które są wartościowe dla konkretnego klienta. Są oczywiście programy, nakręciliśmy z TVP programy na temat tych projektów. Możecie sobie je otworzyć na TVP VOD. Zachęcam, naprawdę bardzo ciekawe. Kolejny przykład, zielone mleko. Dostali teraz 5 milionów złotych na stworzenie nowej linii produkcyjnej mleka od szczęśliwych krów. Prosta innowacja. Uszlachnione mieszanki traw, wypas wolność stanowiskowy, i nowe produkty funkcjonalne, biofunkcjonalne mleko, które jest lepsze, zdrowsze od zdrowszej krowy, od krowy, która ma mniej stresu, jest bardziej zadowolona. No czego chcieć więcej, moi drodzy? Agrointegracja, kolejny przykład innowacji ekonomicznej, której jakby wykorzystanie tego międzyplonu i poplonu i technologii strip-till umożliwia zwiększenie dochodów gospodarstw, które mają inwentarz. Zachęcam do obejrzenia również programu TVP VOD, to się opłaca. No, ta prezentacja oczywiście, moi drodzy, będzie do upowszechnienia, możecie ją wykorzystać, jest bardzo obszerna, więc będzie można z niej dużo rzeczy się dowiedzieć. ThermoAI, kolejny przykład, monitorowanie temperatury zwierząt, tak aby odpowiednio zareagować na czas, na ewentualne choroby lub stany fizjologiczne zwierząt, w tym przypadku trzody chlewnej. Bardzo ciekawy projekt. Kolejny i jeden z ostatnich, które chciałem powiedzieć, to wirtualne pole. Moi drodzy, moi koledzy z Krakowa wpadli na świetny pomysł, informatycy. Panie, świetny pomysł polegający na tym, że rolnik może wydzierżawić poprzez portal internetowy fragment pola uprawnego, na którym klient zażyczy sobie uprawę konkretnej rośliny. I ta roślina należy jakby do tego klienta, tak? Czyli jakby to jest taki abonament, w którym klient płaci rolnikowi, mając dostęp w czasie rzeczywistym do wirtualnego pola, rzeczywistego pola, ale wirtualnie do niego przechodząc, patrząc, jak ten ogórek na przykład rośnie, jak on się rozwija, jakie opryski czy nie były zastosowane, w jakim systemie on rośnie i w każdej chwili może tam pojechać, zobaczyć, dotknąć, a później jak będzie gotowy ten ogórek, przyjechać i go zerwać. Moi drodzy, to jest również przyszłość, bo
Ten projekt, moi drodzy, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ludzie coraz bardziej, coraz intensywniej chcą wiedzieć, skąd pochodzi produkt, bo chcą wiedzieć, z czego jest to zrobione, bo oni wiedzą, my wiemy, że jesteśmy tym, co jemy, prawda? Stare przysłowie, ale jakie aktualne. Kolejne przykłady innowacji, moi drodzy, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą, myślę, że sobie tutaj to ominiemy. Jeszcze krótko powiem o innowacjach w zagranicy. Na przykład we Włoszech opracowanie prototypu maszyny opryskującej. Prototyp maszyny autonomicznej, która jest wyposażona w różne czujniki, jest efektem współpracy włoskich naukowców ze słoweńskimi naukowcami z Lublany. Ciekawy projekt, byłem osobiście na pokazie polowym w jednej z winnic w okolicach Wenecji. Piękne miejsce, piękni ludzie, przede wszystkim, bo współpracujący ze sobą, moi drodzy, i to widać było u tych Włochów, tak? Oni mają tak wypracowane to w swoich głowach, dla nich współpraca jest czymś naturalnym, tak? Słuchajcie, czemu my tak nie możemy? Też musimy o tym pomyśleć, że ta współpraca właśnie na tym polega. Na zaufaniu, szacunku i razem możemy więcej, naprawdę. Moi drodzy, przykład tego prototypu jest błahy, ale naprawdę opatrzony wspaniałą współpracą wielu rodzinnych winnic i przedsiębiorców, którzy tam biorą udział w tej inicjatywie. Bezantybiotykowe wędliny. Również świetna sprawa. Poza tym mamy na przykład opracowanie metod, które odparniają winorośle na choroby. System wspomagania decyzji, tak, oparty o drony, skanowanie stanu fizjologicznego pól i rolnik od razu otrzymuje informacje na smartfon. To już u nas też się dzieje, też jest wdrażane. Moi drodzy, podsumowując, zachęcam do działania współpraca, zachęcam do kontaktu z doradztwem publicznym, zachęcam do kontaktu z brokerami innowacji. Jako krajowy broker innowacji mam przyjemność koordynować pracą brokerów wojewódzkich, którzy są w każdym województwie. Zachęcam do kontaktu z moimi kolegami i koleżankami, bo to są bardzo merytoryczni, bardzo profesjonalne osoby, specjaliści, którzy na pewno wam pomogą w zakresie właśnie między innymi tworzenia takich struktur wielopodmiotowych, tworzenia takiego fioletowego kalafiorka, jakiego widziałem w Belgii. Moi drodzy, zachęcam do kontaktu z ośrodkami doradztwa rolniczego, zachęcam do kontaktu z centralą, z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, której jestem również reprezentantem. Moi drodzy, brokerzy innowacji są od tego, aby pomagać wam w tworzeniu takich wielopodmiotowych struktur. 6 milionów złotych na jedną grupę operacyjną, myślę, że to jest wystarczająca zachęta, aby pomyśleć o tym, co innowacyjnego możemy wdrożyć na polskich polach. Ja będąc tu z wami od 3 dni, słyszałem już kilkanaście pomysłów innowacyjnych, które mogą być wdrożone w ramach tego działania. I do tego, moi drodzy, zachęcam. Nie bójmy się mówić o innowacjach, nie bójmy się ryzykować, bo innowacja to jest ryzyko, oczywiście, ale ryzyko, które popłaca. Moi drodzy, te grupy, które powstały jako pierwsze w 2016, 17, 18 roku, teraz są kilka kroków dalej przed innymi. Ja, odpowiedzialny za też promocję tych grup na arenie międzynarodowej, będąc w sieci innowacji w rolnictwie europejskiej, pracując dla Komisji Europejskiej w przyszłości, będę chciał te grupy operacyjne promować na arenie międzynarodowej, bo już tworzą się podwaliny współpracy międzynarodowej między grupami operacyjnymi z różnych krajów. I to jest też uwertura, moi drodzy, to, co się dzieje tutaj, do tego, co będzie się działo na arenie międzynarodowej i my za to również będziemy odpowiedzialni. Zachęcam do kontaktu. Dziękuję bardzo za uwagę. Kontakt do mnie jest na slajdzie. I jeszcze raz bardzo dziękuję za to wydarzenie. Wspaniałe wydarzenie, gdzie innowatorzy, praktycy mogą spotkać się w jednym miejscu i porozmawiać o tym, co jest najważniejsze dla rolnictwa. Dziękuję wam bardzo i życzę wspaniałego popołudnia.